ty się uczysz, cholera? Jesteśmy tutaj, słuchajcie, na Placu Zbawiciela. Jest niespodzianka. Naszą niespodzianką jest Marcin Rola, znany dziennikarz śledczy, który kandyduje z list Kukiza, który także walczy o opiekę naprzemienną dla nas ojców. I Marcin, wypowiedz się po prostu, jakie są twoje preferencje polityczne i co myślisz na temat opieki naprzemiennej? Znaczy, opieka naprzemienna to jest przede wszystkim priorytet, tak? To jest jeden z moich jakby punktów, no bo nie oszukujmy się, znasz mnie tyle lat, robiłem tyle spraw. To jest patologia, że na przykład matka potrafi oskarżyć ojca i tak samo na odwrót, no tak? Matka oskarża ojca, nie wiem, o pedofilię i on nie widzi dziecka, nie wiem, 3-4 lata. To jest skandal. Sądy na to pozwalają. No nie oszukujmy się, w Polsce mamy absolutnie patologiczny system w ogóle sprawiedliwości, tak? Mamy takie sprawy, gdzie ludzie siedzą po półtora, dwa lata w stanie areszcie śledczym. Zauważcie, to jest zupełnie inaczej niż w Stanach, tak? Czyli ktoś popełni przestępstwo, tak? Bo się nie popełni i teraz prokurator mu wsadza go do aresztu śledczego i dopiero wtedy szuka się na niego dowodów. Zamiast dopiero z dowodami przyjść, ty jesteś winny, tak? To jest zupełnie na odwrót i z tą patologią chcę walczyć. Czyli właśnie kadencyjność sędziów szczebla rejonowego, prokuratorów sędziów rejonowych, taka babcia spod Grudziądza czy spod Mławy, ona zna lepiej tego kandydata, tak? I wie, kto jest uczciwy, komu może zaufać, kto jest na przykład bezstronny, niż prokurator generalny. Tak samo uważam, że wybory powszechne na prokuratora generalnego. Generalnie w ogóle trzeba zmienić prawo, no ale to jest gigantyczna praca. Jeden z moich takich postulatów, jeżeli hipotetycznie oczywiście się dostanę do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, to jest opieka naprzemienna, bo to jest opcja gwarantująca, tak? I mężczyźnie, i kobiecie równe prawa. To jest też chore, żeby się takie osoby, osoby, które się kiedyś kochały, walczyły, nie wiem, z osobami trzecimi o dzieci, no ale tak się dzieje i niestety trzeba to prawnie też uregulować. Nam się wydaje, że system wspiera tą walkę, tak? Że jakby w momencie, kiedy przychodzą skonfliktowani rodzice, sądy nie dążą do tego, żeby zapewnić dziecku opiekę obojga, tylko łapią te, prawda, kawałki. Że tak, no bo to jest kasa, wiesz, rozprawa. Tak samo się pisze ustawę. Pierwszy punkt kłóci się tym ciemnym masom z wiejskiej z ostatnim, tak? To jest właśnie po to, żeby taki normalny, prosty człowiek, prosty, no wykształcony człowiek, otwierasz ustawę i ty nie wiesz, o co chodzi. Nie jesteś w stanie zrozumieć, co się dzieje. To ma być pisane prostym językiem, żebym Michał, nawet Kuba, żeby zrozumiał, o co chodzi w tej danej ustawie. Opieka naprzemienna to jest priorytet, tak? Żeby rodzice też nie kłócili się i nie walczyli, i żeby dziecko nie było kartą przetargową, bo to jest patologia. Bo to jest walka o alimenty, wiesz o tym. No bo to jest kasa, alimenty i tak samo, zobacz, im więcej tych rozpraw, tym taki sędzia, czy prokurator, czy ktokolwiek inny dostaje za to pieniądze, tak? Ja ci coś powiem, jak dzieci były ze mną i sąd by to powstrzymał jakby w mocy, to były tylko dwie sprawy. W momencie, jak sąd przewrócił dzieciom życie do góry nogami, to jest spraw 20. O to chodzi, bo on na przykład dostaje za każdą tam 400. No i on to ma teraz rozłożone na 2 latka. To jest wszystko, wiesz, odgórnie robione, więc wiesz, to nie jest... Na tym polega właśnie system patologiczny wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Widzieliśmy to w filmie Dług, widzieliśmy to w filmie Układ Zamknięty. Według mnie to powinny być lektury szkolne, tak? Zamiast pana Wołodyjowskiego tak naprawdę, bo to pokazuje, jaka tak naprawdę jest Polska w 89 roku, ta magdalenkowa właśnie Polska. I to trzeba gruntownie zmienić. I uważam, że ruch Kukiza to jest jedyny taki ruch, ten oddolny ruch obywatelski, gdzie idą ludzie, obywatele, którzy chcą jakichś zmian strukturalnych i przede wszystkim prawnych, bo ja oczywiście mówię to wprost, jeżeli ja zawiodę, to po prostu złożę mandat, bo szczerze, no ile zarabia poseł? 8 tysięcy na rękę. No to w biznesie jestem w stanie zarobić więcej, bo zarobię 20-30 tysięcy, no te 17 na biuro, tylko o co im chodzi? Bo są dotacje partyjne, tak? Bo Platforma dostaje 30 baniek, PiS dostaje 30 baniek i tym się między sobą dzielą, tymi wszystkimi kilometrówkami i całą tą żenadą i to wszystko... Tak się korumpuje system polityczny. Właśnie partie powinny być absolutnie finansowane z dobrowolnych wpłat obywateli. I tyle, tak jak jest w Stanach. Ja to tak osobiście widzę, zauważcie, że dzisiaj władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza, oni są całkowicie odrealnieni. To są 3 odrębne byty kontra reszta Polski. No właśnie, a sądu w ogóle nie można ruszyć. Jest niezawisły, chociażby napisał ci, że trawa jest niebieska. No to jest teoretycznie, jak powiedział mój ulubiony minister, żyjemy w państwie teoretycznym, cały czas żyjemy w tym państwie teoretycznym i teorii jest tej masy, ale jest zero praktyki. Sądy absolutnie, wierz mi, że ja byłem wielokrotnie na rozprawach sądowych, gdzie prokurator stawał się jednocześnie adwokatem. To jest kuriozum, a chodziło m.in. o sprawy polityczne. No. Czy o wyrzucanie na... Takich spraw, wiesz, tego jest multum, bo ja tych spraw mam od morderstw, po gwałty, po właśnie...
tutaj, czy ojcowie, czy też matki, czy ktokolwiek inny się zgłasza, bo ludzie są po prostu wyniszczani przez ten system. Ten system jest skrajnie zdegenerowany i patologiczny. No. Jak z tym walczyć? To jest praca na lata, bo tego się nie da zrobić. O, tak, tak, rola tego nie zrobi. Zobacz, Marcin, jaka jest patologia. Ja jestem zniszczony, Asia jest zniszczona, mamy dzisiaj kobietę w programie. Czyli nie tylko ojcowie są niszczeni, są niszczone kobiety. Mówimy o 2% kobiet, bo tylko 2% kobiet zostało pozbawione dzieci. Następne 2% to są kobiety normalne, które zgodziły się na to, żeby ojcowie też się opiekowali. Czyli tylko 2% kobiet się na to zgodziło. Czyli mamy te 4%, gdzie dzieci są u ojców. 2% u ojców i 2% w opiece naprzemiennej. Reszta została pozbawiona tym systemem. Dzisiaj dziękujemy Ci, Marcin. Nie mamy więcej czasu. Nie chcemy też Was zanudzać. Numer 15 na liście, numer 7. Zapraszam do głosowania. Marcin Rola, kłaniam się. Dokładnie. Wejdźcie też na mikroblog Marcina. Dzisiaj już kończymy. Postaramy się następnym razem też przyciągnąć jakieś ciekawe osoby, które walczą z tym systemem. I my z tym systemem wygramy. Potrafisz, Polsko, zniszczyć ten system. Hej. Nie wiem, jak to jest.